Witajcie, myszki, z tej strony Trajol, w pierwszym odcinku z The Hardline 4 na lokacji Equestrian War. Jako Republika Terinu, tylko że jeszcze nie istniejemy, dlatego że dopiero się wyzwolimy. Więc tak, mamy tutaj takie państwo, które powstaje. Ono jest związane z oczywiście z tym kontentem dla tego państwa, tylko że na nasze szczęście RNG było dobre, że rewolucja się nie udała. I w sumie możemy zrobić jedną z ścieżek dodatkowych, które teraz nie zobaczymy. Więc może włączmy to państwo. Jest jedną z ścieżek, o tutaj. O to, że możemy sobie pójść jako ci. Mamy ogólnie też tą ścieżkę, tylko że ja ją próbowałem i tak naprawdę trudno jest dla mnie określić, czy ona działa, czy nie, bo w sumie później mnie pokonali, to jest takie denerwujące, kiedy robisz wszystko, a później takie wow, łatwo się nas pokonali. Ta nie było najmilsze. Więc oczywiście tutaj jako ci możemy zacząć aneksować tych, tylko zastanawiam się, czy to, jeżeli nie zrobimy to, czy to nie będzie po prostu dawało, że możemy to korować. Dlatego wydaje mi się, że chociaż mamy idealną sytuację, żeby pójść to, to możliwe, że to nie będzie aż takie dobre dla nas. Tutaj na pewno mamy tych rewolucjonistów. Tutaj tak to w sumie mało co nam daje. Tutaj partyzanci wygląda. Wiecie co, może pójdziemy jednak. Można zawsze, mam zapis, mogę zawsze od nowa to porobić i zobaczyć. W takim razie kontynuujemy. Więc tak, reunion, że udało nam się tutaj wszystko, że udało nam się tutaj przejąć władzę i takie jej surprise, skóra. W ogóle jak czytałem eventy do tego poprzedniego kraju, w którym byłem, to mi aż żal było jego, ponieważ mają najgorszego przywódcę świata. Gościa, który wydaje się, jakby w ogóle nie wiedział, co się dzieje i rzewko jest podobne, ponieważ nawet jeżeli się pójdzie niepodległością, to kończy się na tym, że w sumie i tak jakoś tak się czuje, że takie, że o, nie jest dobrze. Dobra, więc tutaj mamy taki problem, że są kilka decyzji i żeby trzeba je poprawnie porobić. Ja już próbowałem to przejść, tylko że nie udało mi się. Dla komunistów to jest łatwo ogarnąć, ale dla tych to trzeba porobić. Więc tak, tutaj mamy pierwsze co, to jest pan Equilibrium, więc chodzi o to, że nie, że to nie jest dobra idea. W ogóle tam się zastanawiam, co to za osoby są, bo tam jest właśnie grupa osób, to po prostu nasi obywatele i się nie zorientowałem, że to nasi obywatele. Więc tak, pierwsze co, będziemy musieli na pewno ekonomię. Więc tak, to jest to. Więc tak, chodzi o to, że my będziemy mieć kapitalizm, więc musimy pójść w te kapitalistyczne idee. A żeby to zrobić, to zapewne musimy. No wiecie, dla komunistów będzie akurat łatwiej to zrobić, a dla nas to już trochę trudniej. Dobra, teraz jest pytanie, czy wszystko dobrze kliknąłem. To jest najważniejsze, bo za chwilę będą wybory i tak, dobrze kliknąłem. O, maści los. To jest 3 eventy, ale żeby je zrobić wszystkie poprawnie, to naprawdę trochę trzeba się postarać, więc tak. Teraz ewidentnie mamy przygotowanie do wojny. I zapewne po tym, jak przyjmiemy wojnę, to może być albo zmiana drzewka, albo nic. W sumie zastanawiam się, czy dalej kontynuować. W sumie tak bym chciał nawet kontynuować. Okej, Burgundy on. Tak, i tak, musimy tym się zająć. Bo ostatnio, jak się tym nie zająłem na czas, to straciłem całą serię. Tak, miałem już przepotężne państwo, dobrobytu i w ogóle wszystkiego i hura, hip hip hura. O czym zginąłem? Nie. Nie było to najmniejsze. Więc
Na szczęście tutaj mamy bardzo szybko całe drzewko, ponieważ tutaj chodzi o to, że jak tylko tamta wojna się rewolucja się zaczyna, to my możemy tutaj rozpocząć. Więc możemy wysłać te... Poprosimy, żeby nas rozpoznali, tylko ci rozpoznali, bo jak mówię, oni są słabi. I teraz jak najszybciej musimy przejść. Więc w głównej mierze tam będą eventy takie, że o, ale tutaj Republika jest fajna, hip, hura, hej, hej. A my mówimy takie... Po prostu chcemy przejąć państwo z powrotem. I tyle. Więc tak, zajęliśmy się tamtymi... To byłoby fajnie, ale może najpierw tam się zajmiemy, jeżeli możemy najpierw zrobić jakieś, że tak powiem, sojusze, to by było fajniej. Jak będziemy mieć sojusze, to nie będziemy musieli aż tak bardzo się zastanawiać nad tym. I pytanie jest takie, czy mamy frakcję? Mamy! Wow. Dobra, więc trudno mi określić, jak... Okej, chciałem powiedzieć, jak bardzo jest możliwe, żeby ten sojusz był, ale okazało się, że wystarczy kliknąć. Szybki sojusz. I zgaduję, że... Is a republic, is at peace, is it... House of Avian, House of Avian... Okej, chyba po prostu nie są republiką. I dlatego... Trudno określić, co to znaczy u nich republika, ale... Powiem tak, większość naszych sojuszników jest dosyć rozpierzchła, ale jeżeli oni będą trzymali armię na swojej granicy, to nie powinno być aż tak źle. Okej, trochę generałów dostaliśmy, by się przydało. Tak naprawdę najważniejszym problemem jest to, że nie mamy w ogóle żadnych cywilniaczek. O to chodzi, że... Super fajnie, tylko cywilniaczek nie mamy. Dobra, dostaliśmy tutaj trochę generałów. Na pewno się przydadzą nam w przyszłości. Na pewno. Ten generał ma najmniej potrzebne trajtki. Więc tak, bardziej to chodzi o to, że cokolwiek my dostaniemy, to jest jedyne, co możemy przygotować na wojnę, bo nie ma innego sposobu, żebyśmy coś porobili. Nie podoba mi się ten event, to znaczy się cel narodowy, w ogóle nie znaczy nic. Nie wiem, co to ma znaczyć dokładnie. Ponieważ takie, że o, może tutaj dostaniemy tych, ale w sumie trudno określić. W ogóle zobaczcie na ten atak. Okej. Ten atak może być tą główną siłą, która będzie napędową naszej wojny, tylko że trudno określić, co to da nam. Okej, wysyłamy do was. Raczej się nie zgodzicie. No, się nie zgodzili. Mogę to przewidzieć. Okej, więc pytanie, czy mamy tutaj jakiegoś gościa, który da nam coś. Na razie daję tylko wszystkich, którzy cokolwiek tam dadzą w trakcie wojny. Więc tak, możemy już wypowiedzieć wojnę. Fajnie by było. I chyba to byłoby jedyna rzecz, która by... Więc tak. Podało mi się, że 5 dywizji powstanie. Jej! Znakomicie dużo tych dywizji powstanie. Ale pytanie jest takie, tak, wy jesteście marionetką, więc... pytanie jest, co to jest? To jest claim. Claim. Oby się nie okazało, że te claimy... one nie będą dawały nic nam. Okej, więc możemy rozpocząć. Jak to wygląda z... gośćmi na granicy. Wygląda na to, że przyprowadzili dosłownie resztę. I tak, i rozpoczęła się wojna. Fajnie. Więc mamy kilka dywizji dosłownie rozpierzchłych na tym. Tutaj widzę, że... Tak, dosłownie mamy dywizje, które... tutaj przyjęły kontrolę. Dobra, pytanie jest takie, czy możemy... możemy tymi dywizjami po prostu o tak właśnie zrobić. Czyli... po prostu... pójść i wygrać wojnę. Trudno określić, czy tak się uda nam. Ale... kilka z tych dywizji właśnie zniknęło. Czekajcie, możemy tych pokonać.
chwilę. A czy... O, a ci to wrócili. Dobra, a jak tutaj? Jest zielony, dobra. Trudno mi określić, jak bardzo my zostaliśmy wybustowani, żebyśmy mogli wygrać tą wojnę. Dlatego uznajmy, że jesteśmy wystarczająco wybustowani, dobra, by możecie się dosłownie ich okrążyć. Okej. Okay. Dobra, szybko przejdźcie. Te dywizje tutaj się bawią. Z tymi. O, macie raz. Dobra, już się na granicy pojawili. Wygląda na to, że część dywizji sobie radzimy z nimi, a część nie. To znaczy, że nie jesteśmy aż tak bardzo wypustowani. Tak jak mogliśmy myśleć. Na pewno by się przydał manpower, więc na razie sobie to wyłączymy. Dobra, jak to wygląda? Wy macie trochę dywizji. Wy to też macie trochę dywizji, a wy też macie trochę. Ale nie chcę na razie ich wzywać, dlatego że to jest na takim poziomie, że nie wiadomo, czy oni będą właśnie mieli szansę jakiekolwiek w tej wojnie. Więc proszę, dajcie mi kolejne 5 dywizji. Dawajcie do armii. I teraz czas na... Proszę w sumie określić, co my powinniśmy robić. Ile mamy karabinów braków? Mamy... Tak, trochę karabinów braków. Okej, okay, więc na razie wysyłamy tę dywizję. Dobra, przyjmijcie te puste prowincje. No niestety straciliśmy te wszystkie dywizje, które się pojawiły, ponieważ kto mógł się spodziewać też, że jak postawimy tam te dywizje, to raczej nie będzie tak dobry. Dobra, mamy tutaj do obrony gościa, więc poczekamy na niego. Okej. Jak tutaj wygląda? No część tej dywizji nie jest aż taka mocna. Jeszcze ta muzyka. Okej, okay, czyli powoli okrążamy je. Tutaj chyba złapaliśmy trochę tych dywizji w nasze objęcia. Okej, okay, dawajcie limited conscription, bo na tym nie uda nam się w ogóle przejść. I pytanie jest, czy to zrobimy? To zrobimy. Dobra, jakieś bonusiki zawsze chętnie można przygarnąć. Próbujmy wypchnąć tą dywizję, jeżeli nam się uda. Oraz tych można byłoby spróbować wypchnąć. Nie, wygląda na to, że dobrze nam idzie, tylko że w tym samym momencie oni zostali zanektowani. Więc tak, bardzo chętnie bym wezwał naszych sojuszników w pewnym momencie, ale to może jak już nasze granice będą nieco z... nieco... połączone. Dobra, więc tak, spróbujmy może... Spróbujmy może na razie jakoś to ogarnąć. A jeżeli zrobimy o tak... I teraz wyzwiemy was do wojny, jeżeli w ogóle będziecie chcieli wejść, to może się udać. Znaczy się z... oni są w wojnie, dobra. Czyli, że mają jeszcze, mamy jeszcze tutaj takich trochę zwolenników. Czy możemy wezwać was do wojny? Ktoś dołączy? Dobra, dołączyli. Już chodziło o to, żeby ktokolwiek dołączył. Dobra, niech wyjdą z tego miejsca. Bo ja chcę sobie tutaj ich przejąć.
Wy się zajmijcie tymi dywizjami. Dobra, udało nam się przejąć. Okej, dobrze idzie. Nie wiem co to za decyzje, ale się nam pojawiły. Więc jeżeli możemy je zrobić, to róbmy. To też może by się przydało zrobić w pewnym momencie. Wy w sumie możecie tutaj przejść, okrążyć te dywizje i przejąć. I widzę to wielkie okrążenie. Okej. Zgodziliście się na wojnę? I może nieco tą granicę sobie pociągniemy. Okej, wygląda na to, że nasi sojusznicy trochę popychają nas do przodu, co nigdy mi się nie podoba. Ale wygląda na to, że możemy wygrać tą wojnę. O dziwo. Okej, więc spróbujmy może okrążyć tych. Bardzo fajnie. Podoba mi się to. Czy są jakieś dywizje, które się nie ruszają? To są te dywizje, które tutaj są. Okej, wy jesteście za rzeką. A możemy tutaj, że tak powiem, żeby ci... Oni robią jakieś wężyki dzikie. To mi się nie podoba. Z jednej strony, ale z drugiej strony ja też wężyka zrobię. Okej, tutaj wszystko już mamy, więc może trochę bonusów do armii. Zalewanie, okej. Teraz już sobie przypominam. Jedna z najmniej znanych mi mechanik, chociaż grałem jako Niderlandy. Więc... O, maści rozjadą tutaj. Nie. O, maście los. Ale może... Podoba mi się, że koniec końców i tak ja ich okrążyłem. Dobra, bo widzę, że oni mają wyjątkowo małą armię. Więc to, co byśmy chcieli porobić, to jest dosłownie chodzenie o tak i powiększanie sznurka. Tak. Będziemy powiększać sznurek. Mamy tu dwóch wrogów, ale są po dwóch innych stronach, więc nie musimy się nimi martwić. A najpierw może się zajmijmy tymi. Okej. Możecie się zająć tutaj. Fall of Aquilia. Czym jest Aquilia? Nie wiem, ale nasi sojusznicy właśnie przydarliśmy przez rzekę. Wszyscy są w wojnie? Tak, wszyscy są. Dobra, wygląda na to, że dosłownie mamy wystarczająco dywizji, żeby ich okrążać. Pytanie jest takie, ile oni mają jeszcze punktów? No w sumie mają w tym mieście. On jest pisany, że jest jako core, więc pytanie, co jeszcze musimy... W głównej mierze musimy się tylko pozbyć. Akurat jesteśmy blisko. Więc musimy się tutaj zająć tymi miejscami. Bo już niestety za bardzo nie zrobimy okrążeń. Więc tak, czas po prostu sznurki robić. Ale tutaj chyba jakąś opozycję mieliśmy w mieście. Oraz tak, słyszę jak tam co chwila coś mówią i słyszę ciągle to Overwatch. O, widzę, że oni od tyłu nas wchodzą, ale nie powiem, może to być zdradliwe, ale trochę już państwa nie macie całego. Okej. Wygląda, że do stolicy wjechali i teraz mamy problem. Dobra. Wiecie co, po prostu tam mega agresywny. I w tym samym momencie wygraliśmy wojnę. Okej, więc tak, udało nam się to zrobić w pierwszym odcinku. Odbiliśmy. Rewolucja się udała. Trzecia rewolucja się udała, rozumiecie to? Okej. I teraz jest pytanie, co my tutaj mamy? Możemy to włączyć. I w sumie to jest tyle
Pytanie jest takie, czy nie za chwilę nie dostaniemy jakiegoś eventu czy czegoś takiego. Dobra, więc na razie musimy się zająć pozostałymi pozostałościami, bo tutaj właśnie oni chodzą i chodzą nasze korowe terytoria. Więc jest pytanie, co my teraz możemy porobić? Chyba musimy po prostu ich pokonać. A więc szybko chodź się tutaj. I po prostu musimy wejść do stolicy. Okej. Okay. Było zbyt proste. Okej. Okay. Więc kontrrewolucja się udała. Możemy przenieść stolicę do Aquilii i przejmiliśmy jej drzewko, tylko że w tym samym momencie skraszowało mi grę. I koniec. Tak, właśnie to jest całość. Kto by się spodziewał, że jeżeli nasi przeciwnicy będą mega słabi, a my mega potężni, to tak się to skończy. Więc jedyny problem, jaki teraz jest, to jest to. Czyli, że... Wiecie, wiedziałem, że jak nie będziemy mieć wojny, to coś zniknie. Podejrzewałem, ale tak. Więc tak, możemy tutaj zrobić to, tylko że oczywiście ostatnio mnie skraszowało, więc wchodzimy i... Pytanie jest, czy to znowu skraszuje. Jeżeli nie, to ja wyjdę w kod i po prostu to zmienię. O! Nie skraszowało! Okej. Okay. O nie! Gdzie jest nasz gościu? Gdzie zabraliście naszego generała? Jest on w ogóle tutaj? Jest ta... Nie? Co za okropni ludzie! Wiecie, ile dla was zrobiliśmy, a ty, wy jak się oddzięczacie? Okej, więc... Więc udało nam się. Ja nie będę tego kontynuować, bo w sumie jakbym miał kontynuować, to bym zagrał jako początek, ale tak właśnie wygląda gra jako Tarin odbijając Republikę. No ciekawe, udało nam się odbić Republikę i ciekawie wyszło nam to. Kolejne inne drzewka, to tak, to supremacystów to jest po prostu nic nie robienie realnie. A później jeszcze mamy te drzewko komunistów, co jest w sumie tworzenie właśnie takiej federacji. Tylko, że ono jest trochę trudniejsze, dlatego że ono dłużej trwa i ma mniej bonusów. Dobra, ale w sumie to się nam udało, to zobaczmy tylko, czy jest tutaj w ogóle jako ten. Nie, dosłownie straciliśmy bohatera narodowego. Gościu odbił republikę. O nie, jest! O, jest jako popularny! Jej! Jest w naszych sercach. Okej. Okay. Szkoda, że nie kontynuujemy jako on. No. Nie jesteś prawdziwym bohaterem. Ten gość jest prawdziwym bohaterem. Dobra, w takim razie to wszystko. Ten content to jest taki typowy content, żeby sobie zagrać. Później może kontynuować, jeżeli chcesz. Ja w sumie nie mam zbytnio czasu dzisiaj i już bym musiał kończyć, więc już uznam, że to jest jednoodcinkowy seria. Myślałem, że to będzie seria, ale wydaje się, że nie. Kolejne komuniści już trochę mają więcej kontentu, więc nie będzie aż tak trudno. Jeżeli chodzi o tych, chciałem pokazać, ale nie mogłem. Tych, no to wiadomo, że jak mówiłem, oni są słabi. I żeby ich pograć, to musielibyśmy sobie trochę podboostować jakoś. Może by się wtedy udało, ale mają content, więc może po tym, jak teraz zakończę i pójdę rzeczy, które mam po robieniu, muszę wyjść, to może wtedy. Ta rzeka dziwnie wygląda. Więc zobaczymy się w kolejnych odcinkach. No, wydaje mi się, że dzięki tej wygranie trochę lepiej się czuję, żeby zagrać tymi. Więc to wszystko było na dzisiaj. Widzimy się w kolejnych seriach. No to cześć!